Cooksteer 5. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie tego oto Forda Mustanga Shelby GT350R. Chyba Rocket League Edition, nie było jeszcze filmu, to w sumie nie zweryfikowałem, ale to chyba od tego się wywodzi. W sensie ten ostatni człon nazwy. Dobra, mniejsza. Generalnie samochód można edytować jak tylko chcecie, poza dźwiękiem, który brzmi tak. Moim zdaniem brzmi kozacko, na pewno 100 razy lepiej niż ten elektryczny Mustang. Mach-e, albo macze, nie wiem jak to się czyta też. Ale jeżeli chodzi o dźwięk, to na pewno ten Shelby mi się dużo bardziej podoba. Ja tutaj będę sobie używał już itemy z Buckets Moda, ponieważ bardzo mi się podoba z tymi Goldstone'ami. Zawsze pojawia się dużo pytań, to powiem, że to są opony z Alfy, nazywają się Goldstone, ewentualnie Alpha Wheels. No i kosztują giga dużo, więc polecam je używać z Buckets Moda, bo tak jako tako to raczej nikt ich nie kupi. Dobra, idziemy do pierwszego meczu. Standardowo casual, freestyle, potem patrzymy hitboxy, a na końcu gramy rankeda. No i dobra, brzmi naprawdę fajnie, w grze też wygląda fajnie, na pewno dla fanów klasyków motoryzacyjnych. Co? Dla po prostu klasyków samochodów będzie to coś fajnego? Shelby, z tego co wiem, jest bardzo kultowym samochodem. Ja osobiście nie jestem fanem takich starych samochodów, ale akurat ten model naprawdę przypada mi do gustu. Generalnie wszystkie Shelby mi przypadały do gustu, nie tylko ten konkretny model. Tam rocznik. Nie wiem jak to się tam dzieli. Dobra, mniejsza, róbmy sobie sitting shota. Trochę nie w kierunku bramki, ale niech będzie. Bang, dostał strzała typek. Bang, haratamy go tego Nissana zardzewiałego. W ogóle dajcie znać tak teraz a propos tego, że gramy na Nissana. Możecie dać znać, jakie jest wasze ulubione auto z DLC, o ile w ogóle jakiekolwiek kupowaliście. Jeżeli ktoś nie kupił jeszcze żadnego DLC, to może dać znać, jakie auto by najchętniej kupił ze wszystkich DLC. Ja prawdę mówiąc nie mam pojęcia w sumie, bo jest tyle spoko autek. Ostatecznie wiadomo, że najwięcej gram Fankiem, co nie jest DLC, tylko tak po prostu do kupienia na rynku, albo czasami w sklepiku. No ale no nie wiem, może wy macie bardziej tutaj precyzyjne wybory. Cooksteer 5. Potęga? Za wysoko? Też tutaj od razu się przyznam, że sprawdzałem hitbox tego poprzedniego samochodu, tego Forda Mache, ale pewnie denerwuje ludzi, co wiedzą jak to się czyta i pewnie się to czyta inaczej. Ale tego po prostu drugiego Forda z DLC. No i wiem już, że to jest hitbox do minusa, także po prostu zobaczymy po filmie, po tym meczu, jak dobrze jest odwzorowany. No ale mam już tutaj taki spoiler dla siebie i teraz też wam go przekazałem, tak żebyście wiedzieli, że już o tym wiem. A co do wizualiów, to prawdę mówiąc dużo bardziej mi się podoba w sumie ten samochód z przodu niż z tyłu. Tył ma taki bardzo ubogi, bym powiedział, w sensie, no nie wiem, taki nowsze samochody czy tam inne auta, ten drugi Ford ma na przykład dużo fajniejszy tył, ale ten wiadomo, z przodu jest bardzo klasyczny. Przeciwnik się poddał, więc zobaczymy pewnie na szybko hitbox i pewnie zagramy jeszcze jednego szybkiego tutaj casuala. No i dobra, co do wzorowania hitboxu, prezentuje się to w sposób następujący. Dach jest praktycznie idealnie, z przodu trochę wystaje, z tyłu trochę wystaje. Wydaje się tak, no wiadomo, nie jest to idealnie odwzorowane, aczkolwiek jest to w granicy tolerancji. Zagrajmy kolejne spotkania. Też na pewno bardzo fajny jest, mam nadzieję, że to jest wydech, a nie atrapa w rzeczywistości. Ale powiedzmy, że wydech z boku samochodu. No wiecie, widzicie to po prostu. No z tego co widzę, to tutaj leci tak jakby dym, to znaczy chyba boost. Więc podejrzewam, że to jest wydech po prostu. Ale naprawdę fajnie to wygląda. I wiadomo, że w trakcie gry za bardzo się na to nie będzie zwracał uwagi. Czy my w ogóle gramy na gościa w Lamborghini? Co jest w ogóle, że cały czas trafiamy na auta z DLC? A nie, dobra, to nie jest Lamborghini, to jest coś bardzo podobnego do Lambo. I co on ma za samochód? I fajne jest, ale to co to jest w ogóle? Czekajcie, trzeba się przypatrzeć. W sensie wiem, że to jest odcinek o Shelbym, a bardzo mnie intryguje jego fura. Nie, no to jest z karnetu i też mega dobrze wygląda tak wizualnie. Rzebek ma auto z karnetu albo po prostu jakieś nielicencjonowane. Ej, przez chwilę naprawdę byłem przekonany, że to jest Lamborghini. Dobra, spróbujmy zrobić jakiegoś double reseta. Bang. Pierwszego już nie złapaliśmy, myślałem, że nie złapałem, ale w rzeczywistości jednak złapałem. O, dobry bump. Korzystny dla nas i strzelamy na 2-1. W sumie śmieszne to było. I znowu przeciwnik się poddał. Dobra, to kizy freestylem. Chodźmy zagrać mecz rankingowy. Nie no, z przodu ten samochód naprawdę mega fajnie wygląda. Dobra, w miarę szybko znalazło nam przeciwnika, co ma bardzo radosny nickname. Dobra, kickoff wygrany. Podprowadzę.
i bomba pod poprzeczkę albo w poprzeczkę. Dobra, 1-0, mniejsza, ważne, że zdobywamy pierwszy punkt. Ej, znowu wygrany kick-off, ale to chyba kwestia tego, że przeciwnik robi nie najlepsze. I fake. Dobra, bardzo fajnie to rozegraliśmy. Generalnie takie odczucia co do tego samochodu, to moim zdaniem jest on, no moim zdaniem, po prostu wydaje się mi mniej grywalny niż ten taki drugi Ford, ten macze. Nie no, nienawidzę tego, że nie sprawdziłem serii jak się czyta i nie wiem cały czas jak to mówić. Ford Mach-E. Ford Mach-E. Ale po prostu wydaje mi się, że jeżeli chodzi o grywalność samochodu, to ten drugi Ford jest fajniejszy. Ale wiadomo, ten jest taki bardziej chyba dla fanów. Właśnie Shelby'ego. Ale jeżeli ja bym miał wybrać jeden samochód, to wybrałbym ten drugi. Natomiast jak widzimy tutaj na razie nam, jeżeli chodzi o mecz rankingowy, idzie trochę lepiej. To znaczy nie pamiętam jak szło tam, oczywiście nie spoileruję, ale 3-0 dla nas. Ała, dostałem strzała. Dobra, teraz mu oddamy, to było głupie, ale on to wybił. Co za nierozsądny ziomek, jeszcze nam podał tak, że to strzelę, to znaczy strasznie wolno to zrobiłem, ale mimo wszystko gol jest. Nie wiem, czy ziomek tak bardzo nie może odwrócić wzroku od mojego samochodu, że słabiej mu idzie. Nie no, to oczywiście żarcik. Ale to też tutaj, bo tak powiedziałem, że moim zdaniem gorsze od tego drugiego Forda. Warto zaznaczyć, że jak na tle, że na tle innych samochodów z DLC, to ten jest i tak bardzo fajny. W sensie jest to grywalny samochód. Nie jest to auto, którym na pewno będę grał rankedy, ale jest w dalszym ciągu przyjemne do grania. No, tak jak mówię, bo po prostu nie jest to samochód OP, którym będziecie wymiatać na rankedach. Pewnie niektórzy z was będą, ale to raczej fani tego samochodu. I cyk, na pełnej challenge od razu, 5-1 dla nas. Też tak w sumie, jak ja to o tym już powiedziałem, to możecie dać znać dodatkowo. Low 50. Nie wiem, czy się zdążymy cofnąć. Dobra, chyba jest GTS. Nie, dobra, za głęboko w bramę wjechałem i nie trafiłem w jednego buścika małego. Ale chciałem zapytać, które auto z tego DLC waszym zdaniem jest fajniejsze? Ten Ford czy ten drugi? A i w ogóle zapomniałem powiedzieć, bo kupowałem ten samochód na poprzednim odcinku. To oczywiście zapraszam do wpisania kodu EDEK. A może nie będziecie tracić takich bramek jak ja w tej chwili. Okej, wznowienie wygrane. Nie jadę po boosta, tylko robię totalnie za mocnego flika. To nawet nie był blisko czegoś o normalnym wymiarze siły. Nie wiem, dałem się teraz tragicznie. No to było, no nie, no to nie wina auto oczywiście, ale aż mi głupio takie coś pokazywać. Okej. Fliczek, to chyba będzie gol. Dobra, bumpnijmy go jeszcze. Nie, nie mogę, nie mogę, dobra. Prawdopodobnie się źle odbije dla niego. Dobra, nie odbiło się tragicznie dla niego, aczkolwiek tak to bronimy. I dajemy się ograć. Nienawidzę siebie, w sensie... Dobra, nie, to nie powinienem tak powiedzieć. Po prostu strasznie drażnię sam siebie tym, jak gram. O, ale tak, przejdźmy do czegoś pozytywnego, poza tym, że mi nie idzie. To na pewno pozytywem tego Shelby'ego versus inny samochód jest to, że widać w nim maskę. A to jest moim zdaniem bardzo ważne, bo pomaga przy flikach, pomaga przy... No, generalnie czucie samochodu, więc to jest wielki plus. Dobra, ziomek chyba już jest stiltowany tym, że nie jeździmy do kick-offów. Bo to zawsze denerwuje, zwłaszcza jak się za wcześnie nie zobaczy, czy tam robi fast aerial, a co? Speed flipa, speed kick-off. Ja sobie fliknę, tak po prostu, żeby on musiał się wywalić. W sensie zużyć boosta. Nie trafię w piłkę, bo jestem bocikiem. I stracę gola, bo nie umiem bronić. Najgorsze jest to, że robię recenzję auta i robię takie błędy, które nie są totalnie od niego zależne, no ale mniejsza. Nie, nie po kick-offie. Nie, no jestem idiotyczny. Może fake kick-off zadziała, dokładnie. Zbierzemy boosta, on sobie pojechał. Flick. Niestety jeszcze bumpa dostajemy, ale dobra, zbieramy boosta, zbieramy wszystko co potrzebne, wybijamy mu piłę. Okej. Nie! Nie, już myślałem, że demo dostaniemy, a to by była brama dla niego murowana. Ostatnio totalnie na to nie zwracam uwagi, że ktoś leci mnie zdemować. Ale dobrze, że on też nie zwraca uwagi, lecimy go strzelić. Niestety to jest dominusowy hitbox, tak jak wspominałem i zawsze jak jest na ściance piła to lekko odlepione i przylatuje. Nie, proszę, nie strzel tego, nienawidzę tego. Dobra, Edek kick-off na zakończenie, to jest jedyny ratunek w tej sytuacji. Nie skaczemy. O! Musi zadziałać. Tak jest, Edek kick-off! This is Rocket League. Nie no, niesamowite, że comeback w takiej sytuacji wyszedł. Naprawdę, uwielbiam to robić.
Jeszcze wznowienie w miarę wygrane. Kopnijmy sobie za jego plecy. Nie, 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 Edek, nie jedź po tego boosta. Nie! Nienawidzę tego, że po te boosty jeżdżę. Macie od razu poradnik, nie jeździcie po boosty, bo często będziecie przegrywać gierki tak jak bot Edek. Dobra, ja nienawidzę przegrywać, więc się trochę zdenerwowałem. Natomiast co do samego auta, to jest na pewno całkiem git. Naprawdę mogę powiedzieć, że jest stosunkowo dobre. Tak jakbym miał je porównać, to na pewno będzie trochę słabszy od Dominusa, przynajmniej w moim odczuciu. No i pewnie też trochę słabszy od tych takich topowych samochodów ze hitboxu Dominusa. Ale dalej jest bardzo fajne. Jeżeli macie kredyty tylko na jednego Mustanga i nie możecie sobie sprawić dwóch, albo się po prostu zastanawiacie, które kupić, bo nie chcecie mieć dwóch Fordów, to prawdę mówiąc mi się przyjemniej grało tym takim... Maki. No ale tak czy inaczej, ten też jest na pewno grywalny. Zobaczcie, tutaj Kuksir dla widza. Sub, like, bez przedłużania. Elo, elo.